Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015 PC. Jest to pierwszy odcinek z PC-ta i no tak, zastanawiałem się, czy w ogóle ta gra mi pójdzie. Zobaczmy sobie ustawienia graficzne, jakie ja tutaj mam. Tak, synchronizacja pionowa wyłączona, tekstury wysokie, rozmycie włączone, jakość cieni dałem średnią. A tak to wszystko jest na poziomie wysokim, jak widać. Nie wiem, czy jakość cieni dać wysoką. Ultra, jeszcze jest, aha, dobra, to nie jest na najwyższym poziomie. Jakość tekstur mogę dać ultra, ale właściwie to, co mam, mi wystarcza. Może tekstury bym sobie jeszcze podkręcił. No zobaczymy, zobaczymy, czy będę miał te 60 FPS-ów. Mogę w sumie uruchomić program, tak na szybciusio. Okej, okay, no i ten program będzie nam mierzył. Damy wszystko na maksa. Na mojej karcie graficznej mam kartę GTX 760, także już no, nie najlepsza. Damy wszystko na maksa i zobaczymy, co się stanie z FPS-ami. Podejrzewam, że mocno spadną. A okej, okay, jeszcze na takich ustawieniach nie grałem. Zobaczymy, co się rzeczywiście stanie. Mam teraz Subaru BRZ 2014 rok. W garażu już mi FPS-y spadły do 52. Zobaczmy, co się stanie w jeździe dowolnej. Czy spadną, czy wzrosną? Prawdopodobnie podejrzewam, że będzie masakra. Widziałem naprawdę na zajebistym kompie. Co prawda gościu grał w 4K, czyli w podwójnej rozdzielczości Full HD chyba. No. I miał tylko 40 FPS-ów, więc ja podejrzewam, że będę miał gdzieś tak około 30... 40, 40 to tak max, coś tak czuję. No ale zobaczymy, może będzie lepiej. Nie wiem. 120, 100 FPS-ów ogólnie w momencie wczytywania gry. Zobaczymy, co będzie dalej. Myku, myk. Trochę długo się to teraz wczytuje, chyba za sprawą tych wysokich tekstur. Nie wiem, czy one się doczytują jakby teraz, czy nie doczytują się jakby teraz, nie mam pojęcia. A bardzo długo się wczytuje. Wydaje mi się nawet, że na konsoli to troszeczkę szybciej działało, ale trzeba brać pod uwagę, że na konsoli mieliśmy naprawdę shitty quality. Tutaj quality jest large. 30 FPS-ów, 33, 36, 40, wow, 47. 41 FPS-ów. No dobra, ale moja karta graficzna jest naprawdę dość wiekowa. Ja nie będę grał na takich ustawieniach, bo w sumie ja nie widzę specjalnej różnicy między tymi teksturami, jakimiś tymi wszystkimi zabawkami. Naprawdę, chociaż może jakaś tam jest, może by jakby ktoś robił, nie wiem, 4 screenshoty i porównał je między sobą, to by jakaś tam jakość lepsza była, tak? Jakość cieni na pewno wpływa na te jakość efektów, nie wiem, może podczas driftingu ten jakość dymu, bo się zmieniła czy coś. No ale zobaczmy teraz, klas zmienię sobie na wysokie. I co jest? Jest 43. Może te tekstury... Może powinienem teraz wyjść do garażu i z powrotem wejść tutaj, żeby mi się wczytały te gorsze tekstury. No i uwaga, uwaga. I chyba też będzie lipa. Też będzie to gdzieś koło 50 FPS-ów. 40... No, 50 FPS-ów. I to pewnie nie będzie stałe, będzie spadać tak do... O, właśnie jak teraz, no nie? Może jakbym wyłączył jakieś tam programy w tle, chociaż nie jest ich powłączonych jakoś super dużo. A... No, myślę, że będzie grało się komfortowo, tylko że tu mamy te niecałe 50, no 40 FPS-ów liczymy. W momencie, kiedy jeszcze nie ma jakiegoś tam wyścigu hardkorowego, ale podejrzewam, że jak się zacznie jakiś wyścig, o teraz spadł do 38, no to będzie tak do 30 FPS-ów spadać, co mi się nie podoba, więc czas wymiany karty graficznej zbliża się wielkimi krokami. Albo jeszcze mogę zjechać troszeczkę z ustawieniami graficznymi. Ja podejrzewam, że wy w ogóle nie widzicie tych zmian, które ja tutaj wprowadziłem. Nie wiem, jakość tekstur, jakość cieni bardzo wpływa na płynność gry. Efekty, szczegółowość geometrii. No dobra, dajmy efekty średnie i zobaczymy, co się teraz stanie. Tak trochę benchmarkowo dzisiaj. Okej, wyłączyłem to, ale kurde, no FPS-y jakby nie ruszyły. Ja myślę, że powinienem zrestartować grę. I dopiero to powinno jakoś się zmienić. Wrócę może do tego samego miejsca, żebyśmy mieli mniej więcej orientację w tym, jak się zmienia płynność gry i czy w ogóle się zmienia. Nie mam nitra, cholera. Dziwnie tak. No wbiłem do gry, a właśnie taka mała informacja, bo... no, teraz na PC-cie gram praktycznie od nowa. Nie mogę sobie przenieść tych save'ów, które miałem na konsoli. I nie wiem teraz, jak pociągnąć tą serię. To znaczy, chciałbym nagrywać z PC-ta,
To jest oczywiste, no bo no tu mamy 60 FPS-ów na konsoli, zapomnij. I ta płynność rozgrywki, to jest jednak gra wyścigowa, bardzo dynamiczna, no to nie ma tutaj opcji. No musimy grać na tym sprzęcie i na pewno lepiej to będzie wyglądało. Więc ja sobie tą grę przejdę jakby poza odcinkami. Może coś tam będę fajnego pokazywał w postaci update'ów. Ta fabuła naprawdę nie jest długa. To jest kwestia zarwania jednej nocki i mam poprzechodzone. Zarabianie kasy także, to jest... Będę jeździł cały czas jednym samochodem, powiedzmy tym Subaru BRZ i wszystko sobie zrobię, tym bardziej, że dobrze już znam tę grę, na tyle dobrze, żeby to przejść z palcem w dupie. Tym bardziej, że nie jest ona aż tak trudna, jakby to mogło... Moglibyście się tego spodziewać, oglądając moje pierwsze gameplaye z konsoli. No, i zobaczymy sobie, tak? No. A spróbuję zrestartować grę i zobaczymy, czy po restarcie gry coś się zmieni, jeśli chodzi o płynność. Może się doczyta, coś tam wczyta inaczej, zobaczymy. Wróciłem sobie do gry ponownie. Wygląda na to, że dalej mam te 40, 50 albo 30, od 30, tam liczmy 5 do 50 FPS-ów max. Czyli nie jest to zadowalający dla mnie wynik, no ale niestety na razie muszę z tym dealać. Grafika uległa troszeczkę pogorszeniu, szczególnie zauważyłem chyba wygładzenie krawędzi albo nie wiem co, chociaż tego nie ruszałem. Cienie są jakby w porządku, właściwie cały czas poruszamy się w cieniu w tej grze, ale zdecydowanie widoczna jest różnica w teksturach. Tak, widoczne to jest, że jest troszeczkę gorzej. Natomiast gra jest płynniejsza. No dobra, jedźmy sobie na pierwszy jakiś tam wyścig z Amy. Zobaczymy, jak to wygląda. Taki dzisiaj odcinek benchmarkowy, jak mówiłem, cały czas będziecie widzieli, ile ja mam FPS-ów w tej grze. No i tyle. I zobaczymy, jak to będzie szło. Ja też będę miał podgląd na to, jak to wygląda. Podejrzewam, że gdy pojawi się więcej samochodów, no to te FPS-y spadną znacznie. Ok, mamy tu sprint. W mojej sesji chyba nie ma żadnych graczy, bo ja chyba mam za niski poziom. Moment, jak się tu mapkę otwierało, cholera. Chyba tak. O, jest, dobra. A nie, ktoś tu sobie kurczę jeździ nawet. Proszę bardzo. No to jestem w szoku, bo jeszcze na PC-towej wersji ani razu nikogo nie spotkałem, a jest nawet raz, dwa. Dwóch graczy, zdaje się. Się pewnie wściekają na model jazdy tych samochodów w tej grze, nie mam pojęcia. Ale no tak, muszę przechodzić tę grę od nowa, jeśli chcę dojść do tego poziomu, co na konsoli, co mnie troszeczkę zdenerwowało. Myślałem, że konsola jest połączona w jakimś tam stopniu z PC-tem, a jednak nie. Za mną są jakieś tam samochody. Muszę wyłączyć się podpowiedzi jeszcze z telefonu, te takie rzeczy, żeby mi nie pokazywał się telefon w trakcie jazdy, bo mi to będzie wkurzać. No, ale okej, mam teraz, poczekam na te pojazdy, które jadą z tyłu, niech mnie wyprzedzą i zobaczymy, o ile FPS-y spadną, bo ja muszę mieć je na widoku. Okej, no i dobra, są, FPS-y troszeczkę spadły, może za sprawą też, że wbijam tutaj do miasta. Jakoś tego specjalnie nie odczułem, jeśli chodzi o moje wrażenia z gry. A w tym miejscu zresztą jest dużo różnych obiektów. No i te FPS-y nawet na konsoli spadały. Także hej. Musimy dogonić sobie Amy i resztę tych popaprańców tam z przodu. Pamiętam, że misję u Amy najwięcej części odblokowało. Boże, te podpowiedzi. Ach, nie mogę przerwać rozgrywki, bo jestem online cały czas. Nie mogę wyłączyć tych głupich podpowiedzi, będą mi wyskakiwać. O Boże! A ja chcę grać! Ja chcę grać! Ach, no trudno. Jakoś może się uda. Jadę Subaru BRZ, nigdy nie jeździłem tym samochodem w tej grze. Ponoć ma wiele fajnych opcji jako nieliczny z samochodów w tej grze. Niestety, przykro mi to stwierdzić, ale tak jest. No i zobaczymy jak mi będzie szło. Na karcie graficznej, którą mam teraz, naprawdę jestem zaskoczony, że ta gra tak chodzi. Zobaczcie, że zmieniłem sporo opcji, prawda? Na mniejsze niż miałem, z ultra na jakieś tam średnie. I kurde, ta gra dalej ma tyle samo FPS-ów. Niektórzy krzyczą, że to jest świetna optymalizacja i w ogóle. Ale ja aż takich dużych zmian tu nie zauważyłem. Może jedynie tekstury są troszeczkę gorsze w tym momencie. I nic poza tym. A tak jest, tak jak było właściwie. Nie patrz na mnie, ja nic nie wiem.
Ale jeśli mnie pytasz, to chciałbym nagrywać przyszłe update'y z tej gry, no bo już całą ją przeszedłem jakby na konsoli. Chciałbym nagrywać właśnie na PC-cie, no bo hej, mamy tutaj 60 FPS-u, tak? Ta gra wygląda dużo bardziej dynamicznie i zresztą gra mi się w nią tak troszeczkę lepiej. Myślę, że podczas driftu może być ciekawiej niż jak miałem te 30 FPS-ów, no jednak dynamika jest wyższa i to jest odczuwalne. Jeśli ktoś mi zaraz wyskoczy z komentarzem, że ludzkie oko widzi tylko 25 FPS-ów, to się będę śmiał. Tu chodzi o płynność. Kurde, w ogóle... Ach! Naprawdę, są jeszcze takie komentarze, gdzieś pod jakimś filmem się spotkałem. O, jak to ludzkie oko widzi tylko 25 FPS-ów, więcej nie. Chyba każdy wpadł na to, że jest inaczej. A nie chodzi o to, że ludzkie oko widzi... To chodzi o to, że ludzkie oko widzi płynny obraz po 25 FPS-ach, a później jest już coraz płynniej. Oczywiście powyżej tam, nie wiem, 100 czy 60 FPS-ów już ja nie widzę specjalnej różnicy. To już są takie, nie wiem, to już ktoś musi mieć zajebiście, nie wiem, zajebiste oko, żeby to widzieć. Podkręcimy sobie troszeczkę te ustawienia, jakość efektów, a co mi tam, jedźmy z tym. Nie, no dobra, dajmy na wysoką, no już niech będzie. Chociaż geometrię dałbym na ultra, no bo tak. No i tyle, niech to będzie wszystko włączone i zobaczymy. Zobaczymy, czy coś się kurczę zmieni. Cały czas będę bawił się tymi opcjami, bo też jestem ciekawy. No i jeszcze te wszystkie rzeczy. Znajdź nową grę, to graj w pojedynkę. Ale to i... Ach, dobra, napisy niech będą. Kilometry. Minimapa, prędkościomierz, informacje o trybie gry. O! To dziadostwo można wyłączyć, ale dlaczego tutaj nie ma wyłączenia telefonów? Moment. Dynamika, kino domowe, słuchawki, bo jestem na słuchawkach. Miksowanie stereo, nie. Efektów, głosy policjantów, wyłącz. No dobra, niech będzie. Muzyka z listy. Odgłos przychodzącej wiadomości. Oh yeah, to się przyda. No i dobra, wszystko mamy. Kurde, szkoda, że te wszystkie moje fajne zdjęcia jakby poszły się walić. Nie mówię, że... Kurde, po co ja wchodzę do garażu? Nie mówię, że nie będę już nagrywał na konsoli tej gry. Umówmy się tak, że jeśli będę nagrywał na PC-cie, to obok nazwy gry pojawi się PC. A jeśli na konsoli, to będzie Xbox. To chyba zrozumiałe. Przeważnie piszę właśnie w ten sposób, nawet jeśli gram w jakieś inne gry. To piszę, że gram na Xboxie albo na Xboxie, bo jak gram na PC-cie, to po prostu nic nie piszę i już. Proste, nie? No. No ale tu możemy zrobić taki mały wyjątek i będę pisał właśnie też, że gram sobie na PC-cie, kiedy będę grał na PC-cie. Ach, kurde, Wow. To jest jakiś koleś. I też wziął Subaru BRZ. Tak, właściwie mógłbym w tym momencie zakończyć odcinek, bo wszystko to, co ja teraz zrobię w tej grze, już widzieliśmy. Czy mamy nie mamy wyzwań Ediego jeszcze odblokowanych, czyli okazuje się, że od początku gry tych wyzwań nie ma. No i tak, moi drodzy, tak zrobimy. Może jeszcze podriftuję troszeczkę. Fajnie by było podriftować, ale te drifty chyba są jeszcze nieodblokowane. Tu mamy co? Sprint. No tak, driftować też nie ma co, bo nie ma czym. Ten gruz jest jeszcze za wolny, żeby coś tutaj zdziałał. Mamy wyścig na torze. Ja czekam tylko, jak się odblokuje wyścig ten tutaj, który będzie można, czy próba czasowa, który będzie można zarabiać 8000 dolarów. No i wyścig dragowy, który jest gdzieś chyba tutaj i będzie można zarabiać 8000 dolarów bez przerwy w kółko przez ileś tam sekund jadąc tylko na dragu. To będzie dobra opcja do kupienia chociażby Ferrari F40, którym też nie jeździłem. Chciałbym przetestować. Jest to dość ciekawy samochód, jak się okazuje. No dobra, wjedźmy sobie tu. Zobaczymy, czy to zarzuci dupą. Nie ma opcji. To jest za wolne. Ale pedał. Nie driftuje. No nie driftuje. A jestem ciekawy, czy w przyszłości twórcy mają w planach dodać do tej gry widok z pierwszej osoby. Moment, jak się tu zmieniało kamerę? Tu zdjęcia. Dobrze, że ja gram na padzie. O! Tutaj teraz zdjęcia będą się łatwiej zapisywać, z tego co widzę. Znaczy, ja nigdy na konsoli nie mogłem odgadnąć, gdzie te zdjęcia się zapisują. Ale dobra. O! Pierwszy drift! Woo! Pierwszy drift na PC-cie, podnieciłem się. Prawie 60 FPS-ów, nieźle. Ale i tak jestem zaskoczony, że ta gra śmiga. Myślałem, że ta jakość będzie, nie wiem, 100 razy lepsza niż jest.
A, grafika chodzi mi. No kurde, ja pojechałem na górę, a to na dole jest. Cholera. Całe szczęście, że mamy coś takiego jak teleport. No nie pamiętam, gdzie te wyścigi są ulokowane dokładnie. Nie patrz tak na mnie, Boże. Co mam ci powiedzieć? Jedziemy. Same takie wyścigi, no trochę tych części może się odblokuje, ale to i tak nie na tyle, aby coś zdziałać. W ogóle trzeba robić całą tą fabułę, żeby się wszystkie części podblokowywały. A w ogóle to na konsoli zaraz po premierze gry było więcej graczy w online niż tutaj. Tutaj jest raptem dwóch i coś sobie tam jeżdżą, stoją w miejscu, ogarniają. Lipa. A już kilku moich znajomych zadeklarowało się, że grają w NFS-a i czekają, aż z nimi pogram. Chętnie bym to zrobił, tylko na razie sam muszę sobie coś tutaj odblokować. A na szczęście wiem, jak to zrobić, więc... A tym bardziej fajnie, że mam pada i gram sobie na padzie, tak jak na konsoli, tylko że to jest pad od Xboxa 360. Mimo to jest naprawdę zajebiście obsługiwany, nie ma tu żadnego problemu z tą obsługą, ale wolałbym jednak grać na moim bezprzewodowym, no bo tutaj mamy pieprzony kabelek i on mi trochę przeszkadza, a z kolei na konsolowym padzie rozładowują się oczywiście baterie. No, więc to jest też problem, z którym muszę się zmagać. Znaczy, one rozładowują się wolniej, jeśli mam odłączony zestaw słuchawkowy. Od jednego pada mam odłączone, a od drugiego do drugiego pada mam podłączone, więc będę używał jednego pada do kompa, drugiego do konsoli. Taki jestem. Nie no, ale te pady bezprzewodowe są naprawdę wygodne, kurde. Ja zawsze bawiłem się z tym przewodowym, a uwierz mi, że po podłączeniu tych wszystkich kamer, mikrofonów, całego tego sprzętu do komputera brakuje portów USB i właściwie jakbym miał tego pada podłączonego, to też bym musiał mieć do niego adapter, żeby to działczyło, tak? Ale chodzi o sam fakt, że tych przewodów jest strasznie dużo w momencie, kiedy jesteś youtuberem i podłączasz to wszystko do kompa. Albo w momencie, kiedy jesteś, nie wiem, muzykiem i podłączasz sobie jakąś tam klawiaturę dodatkową, mikrofon, cokolwiek innego, tych kabli się mnoży i troi, tworzy, sroży, potęguje, jest ich zajebiście dużo. A jeszcze jak masz, jak ja, głośniki 5.1, których nie polecam w ogóle mieć głośników 5.1, 2.0 spokojnie wystarczy, 5.1, gdzie ja będę tam rozmieszczał z tyłu głośniki? Ja jestem zwolennikiem minimalistyczności i lubię, jak wszystko spełnia swoją funkcję, a ja 5.1 używam nigdy. Nigdy nie używałem właściwie tego 5.1. Więc polecam głośniki 2.1, subwoofer jakiś dobry, dwa głośniki, koniec, a nie milion przewodów od tych głośników pieprzonych. Dobra. No i to tyle, co mogę wam na dzisiaj pokazać. W następnym odcinku myślę, że będziemy sobie driftować w niecałych 60 fpsach. Ta płynność gry oczywiście jest dużo wyższa niż na konsoli, co możecie zauważyć na tym filmiku. Ktoś mnie tutaj, kurde, zaprosił do wyścigu. Bardzo fajnie. Czy mi się wydawało, czy w sesji było dużo graczy? Nie wiem, ale zobaczymy, jak się ludzie tu ścigają. Ja moim Subaru BRZ niestunigowanym kontra jakiś koleś, pewnie hardcore koksu. Nie, też Subaru BRZ. Zobaczymy, no ja taki koksu z konsoli sobie przyszedłem. Ale ktoś zaprosił, no miło. Chętnie się pościgam. Zobaczymy, co dam radę zrobić. Ale gościu ma kolor czarny. Kolor czarny to plus 6 do prędkości, a najszybszy kolor to jest czerwony. Każdy to wie. Więc coś już przy tym wozie majsterkował. No i zobaczcie. A już mi odszedł ładnie. Zobaczymy, jak tam z lagami na PC-cie. Okej. Okay. Ej. On ma ten, więcej FPS-ów, to będzie szybciej jechał ode mnie. Ja mam tylko 40 i co? Muszę mieć te 60 FPS-ów, trzeba kartę graficzną wymienić, cholera. Chociaż ta grafika w tej grze jakoś nie jest super powalająca, no. Jest taka nawet fajna, ale te tekstury i to wszystko... Prawdę mówiąc, w niektórych grach widziałem lepszą grafikę i też to były gry z otwartym światem. I na mojej karcie graficznej miałem stałe 60 FPS-ów, więc... Ale okej, może ja się nie znam, może nie wiem, o co chodzi i nie znam się na komputerach, na sprzęcie i w ogóle. Może. Więc nic nie mówię. Powiedzmy, że gra jest super wymagająca, a moja karta graficzna jest shit.
A takie dwa słowa na temat mojej karty graficznej. Ogólnie bardzo polecam. Jest to karta od Gigabyte'a i ma świetne chłodzenie, bardzo ciche, z trzema wiatrakami, ale jest bardzo ciche. Kupiłem ją za jakieś 1000 zł z nie wiem ile lat temu nawet, ale jakiś czas temu kupiłem. Dobra, spadaj, Manu. I teraz kosztuje, patrzę sobie tak na cenę, po pierwsze jej nie ma nigdzie, już nie można jej kupić nowej, można ewentualnie chyba jakąś tam używkę znaleźć, ale kosztuje tak w okolicach 300 zł i podejrzewam, że moją bym sprzedał za 200 zł niecałe, jeśli już bym sprzedawał. Jest to dalej dobra karta, no kurde, zobaczę, ja gram sobie w tego NFS-a, mam te 40 FPS-ów i gra się naprawdę komfortowo, gram sobie w GTA i we wszystkie najnowsze produkcje. Bez problemu, a to dlatego, że konsole są słabe, a większość gier jest właśnie robione pod konsole. No i gry chodzą ogólnie płynnie, procesor miał w miarę dobry jeszcze. I nie muszę się jakby specjalnie przejmować tym, że coś mi tam nie pójdzie, tak? Ja się z tego cieszę, te gry są naprawdę fajne, grywalne. Takie jak na przykład The Division, które ma mi przyjść niedługo. Mam nadzieję, że sobie pogram. Ale Just Cause ma zajebiście duże wymagania. I ta gra mi też śmiga. Ja sobie mogę tam komfortowo grać i ta grafika wygląda dalej bardzo fajnie. Chociaż no też tam nie mam 60 FPS-ów. No ale no nie ma co wymagać po takiej karcie graficznej, tak? Ona też już ma swoje lata. Jeju, ja ją kupowałem naprawdę bardzo dawno temu. Poprzednio miałem kartę graficzną GTX-a 260 z tym takim chłodzeniem, z jednym wiatraczkiem, ta cała obudowa była zakryta i to było strasznie głośne i w ogóle nieskuteczne chłodzenie, karta mi się przegrzewała. A była to karta graficzna od VGA i też bardzo dobra firma. Pamiętam, że sporo dałem za tą kartę wtedy, jak ją kupowałem. Tak, więc... No a Gigabyte zrobił coś niesamowitego z tym swoim chłodzeniem. To jest chyba chłodzenie jakieś hybrydowo, pasywno-aktywne. Więc moim zdaniem bomba, bomba. No koleś ze mną wygrał, chyba miał lepszą tą BRZ-kę. Jest dalej w fabule czy coś. No mówię, fabuła to jest, nie wiem, jedna, może dwie nocki zarwane i masz poprzechodzone i wszystkie samochody możesz kupić, wymaksować, nie wiem, porobić co tam chcesz. Więc ja się w to pobawię trochę, no chciałbym mieć poprzechodzone, bo jednak dynamika w tych wyższych FPS-ach jest lepsza i fajniej się gra. No i gra wyglądać może też trochę lepiej. Także zapraszam Was na kolejne odcinki. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Chodź wyżej. Oh shit, man. What the hell? Ja myślałem, że to już jest maksymalna wysokość. Spróbujmy po czymś przejechać. Czujesz to?